Bardzo serdecznie witam przedstawicieli prasa, radia i telewizji na dzisiejszym naszym briefingu zorganizowanym przed Urzędem Rady Miasta z okazji rejestracji list wyborczych. Proszę wybaczyć, że troszeczkę jestem zachrypnięty, no ale niestety ta pogoda, która wkrótce odbiła się również na moim głosie. Chciałbym dzisiaj zapoznać wszystkich z listami naszymi Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku, które już Państwo na pewno znacie, a ja bym tylko przypomniał, że są trzy osoby z Radomia, koleżanka Bożena Pacholcza, która otwiera listę, kolega Zbigniew Gołąbek i Ilona Jaroszek. Natomiast dzisiaj chciałbym przedstawić, którego rejestrujemy, kandydata na prezydenta Krzysztofa Ferensteina, którego później poproszę o zabranie głosu. No i oczywiście, żeby za dużo tego czasu nie poświęcać na moją tylko wypowiedź, chciałbym przedstawić kandydatów z pięciu okręgów wyborczych do Rady Miasta. Okręg wyborczy numer 5 chciałbym przedstawić jako lidera naszej listy panią Katarzynę Kołodziejską. Na drugim miejscu jest Adam Dziedzic. Na trzecim miejscu Bartosz Bednarczyk. To są nasi kandydaci z okręgu numer 5. Jeżeli można, to chciałbym kolejne okręgi, ponieważ mamy pełne listy. Chciałbym jeszcze przedstawić okręg numer 4. Otwiera nią kandydat na prezydenta Krzysztof Ferenstein, Józef Bakuła i Paweł Kapusta. To jest trójka z okręgu numer 3. Z okręgu numer 4 liderem listy jest Włodzimierz Bojarski. Na drugim miejscu jest Stanisław Marek Porębiak i Jacek Kosiec. Pozostały nam dwa okręgi. Okręg numer 2, który otwiera Tomasz Rybski. Na drugim miejscu jest pani dr Jadwiga Szczerbicka i Anna Warchoł. I tak kolejno dochodzimy do okręgu numer 1, który otwiera moja osoba Jerzy Grosicki, Walentyna Pawelec, tu obecna, i Grażyna Madej. Są to po trzy osoby, które przedstawiamy. Jak wiemy, jest trzy okręgi, 12 przez 12 osób, obsadzone jest sześciomandatowe i dwa są dwu. Polskie Stronnictwo ma przygotowany program wyborczy. Ten program będziemy prezentowali w czasie swojej kampanii, którą będziemy prowadzili, i chciałbym tu powiedzieć, że nasza kampania na pewno będzie kampanią pozytywną, nie kampanią populistyczną, ponieważ w Radomiu jest bardzo dużo do zrobienia. Widzimy to na każdym kroku, a zwłaszcza chodząc ulicą Żeromskiego. Nas będzie interesowało to, jak możemy ożywić nasze centrum. Zamknięta ulica Fosza, zamknięty przejazd ulicą Trauguta i Żeromskiego, z którą się borykają mieszkańcy od długich lat, no i wiele, wiele różnych ulic w Radomiu, które są pozamykane, i to nie świadczy o nas dobrze. Dla przykładu chciałbym powiedzieć, że podobnej wielkości miasta, takie jak Białystok, gdzie Aleja Lipowa jest aleją przejezdną, nie wzdłuż, tylko w poprzek, w Kielcach ulica Sienkiewicza w podobny sposób. Możemy również to samo powiedzieć o podobnej wielkości mieście, jakim jest Olsztyn. Chciałbym teraz poprosić kolegę kandydata na prezydenta miasta Radomia, kolegę Krzysztofa Ferensteina, a później, jeżeli będą pytania, bardzo proszę. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że tak licznie przybyliście Państwo na naszą konferencję. Świadczy to dla mnie o tym, że PSL budzi zainteresowanie zarówno mediów, jak i mieszkańców. Program praktycznie kolega Jerzy Państwu przedstawił. Szczegóły troszeczkę później. Natomiast ja chciałem przed Państwem dzisiaj podzielić taką refleksją. Mam w ręku zaproszenie na 50. rocznicę szkoły samochodówki naszej. I chciałem tutaj przytoczyć słowa, które na zaproszeniu są napisane jako słowa rotmistrza Pileckiego. Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć. Tak, chcemy walczyć o radę. I takim krótkim hasłem chciałbym dzisiaj zakończyć ten program, a resztę w najbliższym czasie przekażemy Państwu
w indywidualnych wywiadach, prezentacjach, jak Państwo będą sobie to życzyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, to kolega Bartosz chciałby kilka słów. Bardzo proszę. Jest to tradycja. Witam Państwa bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pewnie Państwo się zastanawiają, skąd na liście PSL-u osoby bezpartyjne. Pewnie właśnie stąd, że Polskie Stronnictwo Ludowe przez ponad 100 lat swojej działalności udowadniało to, że umie dbać o samorządy, że są gospodarzami w wielu samorządach i widać tego pozytywne efekty. Dlatego też pomimo wielu propozycji z innych środowisk przyjąłem propozycję Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaproszenie na listy wyborcze. No jest to wynik też pewnej tradycji rodzinnej. Chciałbym zapewnić, że jako kandydat do Rady Miasta będziemy działać tak, by Radom był budowany pozytywnym porozumieniem, tak? Żeby dość mamy chyba już wszyscy politycznej szarpaniny pomiędzy kandydatami. Myślę, że czas na konstruktywną rozmowę, która będzie pożytkowała w przyszłości tym, jak nasze miasto będzie wyglądać za 4, 8, 12 lat. Ponieważ pamiętajmy o tym, że działalność miasta to nie tylko 4 lata od kampanii do kampanii, jak wielu praktykuje, a permanentne działanie w oparciu o tradycję i dziedzictwo, które nasze miasto ma wielusetletnie. Także warto o tym pamiętać i myślę, że to też jest rzecz, która jest ważna i o której będziemy mówić, czyli o dziedzictwie kulturalnym i historycznym naszego miasta, które jest ważnym elementem, ważnym wartym podkreślenia oraz elementem, który myślę jest w stanie wzmocnić pozycję Radomia także na arenie ogólnopolskiej. Dlatego warto też wspierać ugrupowania z tradycją, które mają tradycję wieloletnią i doświadczenie w sprawowaniu władzy samorządowej. Mamy tu jedynaczkę naszą, która zajmuje pierwsze miejsce na liście. Wydzieli również. Proszę. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Ja również, podobnie jak mój kolega, stanęłam w gronie tych, którzy będą walczyć o pracę w samorządzie, tak aby w Radomiu faktycznie zająć się sprawami, które są związane na bieżąco z tym, czego oczekują od nas mieszkańcy Radomia. Sądzę, że o to wszystkim nam chodzi, żeby Radom był postrzegany jako miasto, do którego warto przyjechać, że są tu ludzie, którzy myślą o tradycji, o rozwoju, o tym, aby rozwijał się też przemysł, żeby pobierali naukę w szkołach młodzież i osoby, które chcą naprawdę tutaj zafunkcjonować, żeby nie wyjeżdżali z naszego miasta, a tworzyli tutaj klimat, który będzie służył nam wszystkim. I dlatego też ja, jako osoba również bezpartyjna, uznałam, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest tą partią polityczną, która nie dzieli, a łączy. Dziękuję bardzo.